Jej, się z tym grzecznik w domu. Dobry wieczór. Się kładziemy spać z Marusią. I tak, chciałem wam powiedzieć tą sytuację o tym castingu dzisiaj. To jest ciekawa historia. Maruś, uspokój się. I dzięki. Pojechałem na casting dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam pana dyrektora. Pojechałem na casting. Oczywiście już w drodze zorientowałem się, że nie wziąłem wszystkich rzeczy ze sobą potrzebnych. Tam pewnych dokumentów, prawda? Musiałem się wrócić i... no właśnie. No i okazało się, że się spóźniłem. No ale przyszedłem tam. Patrzę pusto. Mówię, no po castingu, jak nic. Pół godziny się tylko spóźniłem. Zaledwie pół godziny. Wychodzi pan dyrektor, którego po raz kolejny pozdrawiam, i mówi tak. O, pan Spóźnialski. Czekamy na pana. Uśmiechnął się. Mówi, co? Ja mówię, no co? No mówię, 3:33 byłem w McDonaldzie, się przebudziłem, musiałem coś zjeść. Później nie mogłem zasnąć, o 5:00 się położyłem spać. Emocje. Są emotion. Ostatnio. I... no oczywiście to jest taki pan, który już wcześniej poznany z tą sytuacją. No i mówię, no dobra, to pan Spóźniacki wchodzi, bo właśnie te pół godziny czekamy na pana. Uśmiechnął się, no i zrobiliśmy ten casting, zobaczymy. No wątpię, żeby wypaliło, ale... no ale zostałem zaproszony na ten casting, to też bardzo miło. Odpowiedzi z różnych takich, miejsc, dotychczas mi nieznanych, jest dużo. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych, wszystkich deweloperów, normalne osoby, wszystkich biznesmenów, kobiety, które zajmują się biznesami, świetnie prowadzą je silną ręką. Moje koleżanki od Private Jet. No. Asiu, wróci z Monako, odezwij się do mnie. Koniecznie. I no właśnie, wszystkich dobrych ludzi pozdrawiam, takich normalnych, co są ze mną blisko. Nie będę kolegów wymieniał, bo to jest normalne. Koleżanki mogę. Wszystkich chciałbym pozdrowić, ale jest was tak wiele, dziewczęta, że nie jestem w stanie. Całuski wam wysyłam, wszystkiego dobrego, i to w związku z tym castingiem, taka śmieszna sytuacja. No, że pół godziny na mnie ludzie czekali. Jaki przypał, kurczę, pióro. No, to my idziemy spać, bo się napracowałem dzisiaj. Ciężki dzień, 3 castingi, spotkanie z adwokatem diabła i no i oczywiście z Żyromem, z którego serdecznie pozdrawiam. No właśnie, takich krzywaków to jest pełno naokoło. To jest aferka, mój wyjebać się, co tak, o, tak, właśnie. A ktoś jest inna para kaloszy, samochód w garażu. W związku z tymi wcześniejszymi pytaniami do Insta Story, to w garażu. No, widzicie, jak jestem zmęczony. Idę spać. No, także jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkie moje koleżanki z całej Polski i z całego świata. Z całego świata. Właśnie, ale zajebiście miło. No, buziaczki. Donka, ty kocie. Nawet chcę się wciutko, szybciutko do mnie, no. Bo ja cały czas, wiesz, jakim ja jestem w stanie, dzieciaku. No. Cały czas mnie rozrywa tęsknota i ból odnośnie tego Rurska, co mnie wplątał w to wszystko. No. Ach, to szumowina. Jeszcze ktoś mi zarzucił, że to jest jakiś chwyt marketingowy, że się się dogadałem. Nie, absolutnie. Nigdy żebym się z kimś takim nie dogadał. Na żadnej płaszczyźnie. Nigdy. No. No. Wszystko wiem i z najbliższego no, też wszystko wiedzą. No, także serdecznie pozdrawiam buziaczki i Peace, Love and Solidarność 83 przede wszystkim.